Cześć, Tomasz Płukarski, rzecznik prasowy Wrocławskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Rozpoczęliśmy, tak naprawdę pierwszy postój zaczyna się nam kończyć, ale ci duchowi pielgrzymi, którzy zostali w domu, oni mają swego rodzaju cały czas postój, a jednocześnie cały czas są w ruchu. Co dla nich jest ważne na ten moment, na rozpoczęcie, żeby dobrze wystartować, żeby dobrze rozpocząć pielgrzymowanie zupełnie z innej perspektywy? Ja myślę, że pierwsza rzecz, najważniejsza, to ta, że bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich duchowych uczestników pielgrzymki. Znak grupy 16 jest niesiony przez grupę pierwszą, pokutną, a to oznacza, że wszystkie intencje, sprawy, to co jest jakby istotne dla pielgrzymów duchowych, jest omadlane nie tylko oczywiście przez grupę pierwszą, ale przez całą pielgrzymkę. Druga sprawa, my sobie jako idący pielgrzymi nie wyobrażamy, żeby nie było tego wsparcia duchowego, modlitewnego od duchowych uczestników. Dlatego to jest początek pielgrzymki, pierwszy dopiero etap, pierwsze 8 kilometrów, ale wiemy, że bez tej modlitwy, bez tego wsparcia nam by się nie udało pielgrzymować i dojść na Jasną Górę. Tak naprawdę nie udałoby się wystartować, bo to przedsięwzięcie przygotowywane jest przez cały rok. Ostatnie dni to takie dni wzmożonej pracy, wielu trudności, też takich niespodziewanych zawsze, nazwijmy to, atrakcji, które jednak udaje się pokonać. Oczywiście, że tak. Szef służb, wszystkich służb pielgrzymkowych, zwany popularnie kuzyn, mówi tak, że im trudniejsze przygotowania, tym wtedy owocniejsza pielgrzymka. I myślę, że coś w tym jest, że no wiadomo, różne sprawy logistyczne, przygotowanie, no jest tego bardzo dużo. Ale jeśli jest bardziej pod górkę przed pielgrzymką, to później jest naprawdę przeżycie o wiele owocniejsze. To teraz czekamy na te przeżycia, żeby dobrze doświadczyć otwierania się na Jezusa Chrystusa, bo to jest ten czas łaski, wielkiej, wielkiej łaski. I dla tych idących, ale dla tych, którzy zostają w domach, którzy mogą otworzyć to swoje serce właśnie, udając się do kościoła, słuchając Radio Rodzina, zaglądając na kanały w internecie, żeby oglądać TV Rodzina i patrzeć, co się dzieje na pielgrzymce i przeżywać i współuczestniczyć w tym, co wy wychodzicie. Wydrepczecie na swoich nogach. Tak, myślę, że warto też wspomnieć, że na naszym ostatnim spotkaniu księży przewodników z księdzem Orzechem, ksiądz Orzech zwrócił uwagę, że w tym roku pielgrzymka nasza wrocławska chciałby, takie jest jego marzenie, pragnienie, miała charakter terapeutyczny. I myślę, że to również dotyczy się wszystkich osób duchowych uczestników, a miał na myśli taką rzecz, że każdy z nas pewnie w jakiś sposób doświadczył, może doświadcza niestety agresji. Mówił tutaj ksiądz Orzech o skutkach jeszcze II wojny światowej, systemu totalitarnego, komunizm, ale też różnych sytuacji, no mówiąc delikatnie, niekorzystnych w rodzinach. I właśnie pielgrzymka, przeżywanie pielgrzymki również na sposób duchowy może mieć charakter terapeutyczny, jeśli zaprasza się Chrystusa. A tu na pielgrzymce no, będzie mnóstwo okazji do tego, żeby zaprosić Chrystusa do swojego życia. Terapia to też uzdrowienie chorych. I o tym mówił dzisiaj, o modlitwie za chorych, do wszystkich pielgrzymów i duchowych również. Mówił dzisiaj ksiądz kanclerz, przypomnienie słowa biskupa. Pamiętajcie szczególnie o chorych. To rzeczywiście taki czas łaski, czas uzdrawiania. Chorzy zaczynają chodzić po prostu. Oczywiście, że tak. I można by podawać różne przykłady osób, które wymodliły na przykład dla swoich bliskich łaskę zdrowia, ale też gdybyśmy tak spróbowali poszukać pośród pielgrzymów takich weteranów, niektórzy by powiedzieli rzeczą wbrew medycynie doszedłem na Jasną Górę, tak? Bo tak poranione stopy, tak powiedzmy jakieś kontuzje, ale kontuzja to może nie oddaje dobrze słowa, to słowo jakby sytuacji medycznej, no poważne uszkodzenia nóg, kolan, a ludzie jednak doszli, tak? I mówią, to był cud, że ja doszedłem, czy doszłam na Jasną Górę. Teraz mamy wiele czasu cudów, na to czekamy, żeby dostrzegać też cuda w codzienności. Ta Ewangelia w ostatnich dniach właśnie mówią o tym, że Chrystus był niepostrzegany przez najbliższych jako ktoś niezwykły, bo nie potrafili się otworzyć na Jego cudowność w codzienności. Ja myślę, że też cały czas jesteśmy w początku pielgrzymki. Ludzie się też tak dopiero troszeczkę poznają, rozmawiają. Niektórzy się zastanawiają, czy ja przejdę. Natomiast ta codzienność pielgrzymkowa, kiedy się stanie już taką codziennością każdego pielgrzyma, wtedy jest ten moment otwarcia na Chrystusa. I to jest, bo no nie ma co ukrywać, teraz jest ważne, żebyśmy się najedli, napili, no porozmawiali, tak? No to jest normalne i ważne i potrzebne, ale za chwilę, to znaczy tak myślę, za kilka dni
to już nie będzie wystarczało i będzie potrzebny Chrystus. I w tej codzienności pielgrzymkowej wtedy będzie bardzo mocno pośród nas przychodził Chrystus. Księże Tomaszu, bardzo dziękuję, liczymy na kolejne relacje. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiamy wszystkich duchowych uczestników. Szczęść Boże!